Dzień dobry panu, Tomasz Golonko na temat.pl, robię sondę uliczną, uwaga, a już pan tak spojrzał dobrze. No bo czy nie jakieś rządowe media? Nie, nie rządowe, ale temat taki bliski rządowi, Polski Ład. Wyciek danych Wojska Polskiego. Tak, 1 700 000 danych, co pan o tym właśnie sądzi? No nie... No po prostu to są debile, tak jak ostatnio sąd uniewinnił pana Żulczyka z tej inwektywy pod adresem prezydenta, no to w podobny sposób można nazwać wszystkich innych luminarzy tej władzy, panią kurator Barbarę Nowak i wszystkich innych właśnie ministrów i tak dalej. Natomiast o Polskim Ładzie, no wie pan... Od 6 lat powtarzam, musimy zbiednieć, żeby zmądrzeć i pieniądze nie rosną na drzewach, jak państwo widzą, nie ma tu żadnych i nie będzie pieniędzy. W związku z tym to, co mogli, rozdali, to, co mogli, rozkradli, no a teraz czekamy tylko na bunt społeczny i tyle. Czy pana Nowy Ład dotknie w jakiś sposób? Bo może być też tak, że na przykład pan na tym zyska. Miałem tutaj jednego młodego pana, który powiedział, że dostanie więcej 100 zł. Więc być może pan też coś dostanie. Wie pan, ja tak mało zarabiam, że nie sądzę, żebym jakkolwiek skorzystał lub stracił. Także, bo jestem w tej komfortowej sytuacji, że jestem w wieku takim już ciut przedemerytalnym, i nie za bardzo się martwię o swoje nędzne apanaże. Także myślę, że chyba nie stracę jakoś zanadto. Nigdy nie byłem jakoś specjalnie zasobny, ale nie sądzę, żebym stracił. Natomiast myślę, że bardzo wiele osób straci bardzo dużo, więc no liczę na to, że rozpoczną się masowe protesty społeczne i że wysadzą ich z siodła, no bo no, ale czy będzie co zbierać po nich, to nie wiem, bo oni tyle zdewastowali ten kraj cały właściwie w rozsypce. Nie wiem. To na koniec jeszcze pana zapytam, czy dostał pan podwyżkę za wywóz śmieci? Czy pana dotknęła podwyżka wywozu cen śmieci? Jeżeli tak, to jaka? No i co pan o tym w ogóle myśli? No, tu Rafał Trzaskowski się dzielnie broni, że to nie wynika z jego złej woli ta podwyżka, tylko ze względu na poczynania władz centralnych, państwowych. Ja wiem, że miałem płacić za ilość zużytej wody, teraz chyba za liczbę mieszkańców. Ale... Za metry kwadratowe. Ile ma pan mieszkanie w metrach, tyle będzie pan płacił za śmieci, niezależnie ile mieszkańców w tym mieszkaniu się znajduje, mieszka. No to więc teraz pytanie, czy pan dopłaca, czy pan jednak trochę zaoszczędzi na tym wywozie śmieci? Nie, to bardzo dużo dopłacę, ale przyznam się, że jeszcze nie zapłaciłem ostatnio za śmieci. Ale gdyby tak było... to cholernie dużo zapłacę za te śmieci. Także jeszcze bardziej szlak mnie trafi na te władze. Tak. To będzie straszne. I będę chodził z jakimś transparentem może tutaj albo gdzieś tam w centrum. To życzymy panu takiej pogody ducha i takiego uśmiechu, jak pan ma. Nie zawsze pieniądze są najważniejsze. Nie, zupełnie nie. No, liczą się idee. My, proszę pana, moje środowisko, żyjemy powietrzem i ideami. Powietrze jest troszkę zepsute, no bo wiadomo, że Polacy nie szanują powietrza i środowiska, natomiast idee pozostają trwałe i one są najważniejsze. I nie zawsze muszą być to wartości, o które dba władza, czyli nie wiem co, prawdę mówiąc. Wszystkiego dobrego, bardzo panu dziękuję. Zdrówka, jak dziękuję. Tak mówią, żółwik, nie? Bo teraz trzeba dbać o zdrowie. I zdrówka panu życzę.